Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Mind Scanners. Nadal nagrywam mocno na zapas, 31 lipca jest w tym momencie, nic nie możecie mi poradzić, ale poradziłem sobie sam, dlatego też nie bez powodu jesteśmy z powrotem w dniu 7. Jak ten dzień wykorzystamy, zaraz się przekonacie. Nie mam zielonego pojęcia, czy to, co teraz będę robił, jest w jakimkolwiek stopniu optymalne, ale mam wrażenie, że to jest jedna z tych gierek, do których drugie podejście czasami ma sens, ponieważ trudno jest wszystko na czas odkryć, kiedy pierwszy raz mamy z tą grą kontakt. Dlatego zostawcie lajka, że lubicie serię, a ja buduję maszynę, której, powiedzmy, jakby zastosowania nie znałem wcześniej, bo nie przeczytałem sobie o maszynach specjalnych. Otóż tutaj mamy puls odstresowujący, który usuwa stres, a tutaj mamy charakterograf, który wzmacnia osobowość o jeden dynks za każde użycie. I to jest właśnie sposób na ratowanie tych ludzi w sytuacji, kiedy już nie wyrabiamy i musimy jeszcze więcej tych maszyn użyć, a im zaraz zniknie osobowość, więc tak długo jak nie spadnie poniżej ostatniego dynksa osobowość, ja mogę użyć charakterografu, żeby tą osobowość o jeden wzmocnić. I trzeba tak bardzo mocno balansować, żeby móc uratować człowieka, jednocześnie niszcząc jego choroby psychiczne. Kosztuje to 100 czasu zrobienia tego i 7 aż kredytów, kiedy niektóre inne maszyny kosztują tam po 3, no głównie 3, może 4, tutaj 2. Ale wydaje mi się, że to jest opłacalne i jest konieczne, jeżeli chcę mieć ten tak zwany good ending. Tak więc ja już znam działanie tej maszynki, ponieważ jak czytałem o jakichś poradach, właściwie to znalazłem stronkę, na której deweloper opisał, jak działają wszystkie maszynki, i tam odkryłem tą. Charakterograf wykrywa i rekonstruuje charakter pacjenta, wykorzystując zaawansowany radar osobowości. Użyj radaru, by wykryć symbol, który odpowiada jednemu z przycisków. Generalnie jeżdżę tym celowniczkiem tutaj jak w jakichś popierdolonych statkach, kiedy się próbuję zastrzelić. Pojawi się w końcu symbol na wyświetlaczu i muszę dopasować ten symbol do jednego z tych. I za każde takie kliknięcie jeden osobowości wróci. Tak więc spróbujemy coś pomóc naszemu przyjacielowi, biegaczowi, piękniśowi, który no jest zwalnięty i myślę, że zawarł deal z szatanem. Tak więc podróżujmy do niego, nie zostanie mi wiele czasu, na 100 go dzisiaj nie wyleczę, ale będziemy mogli kontynuować jego terapię. Lecę na innej myszce, bo moja się ładuje, nie wiem jak sprawnie będę operował. I też widziałem, że troszeczkę mogę sobie na więcej pozwolić, jeżeli chodzi o te całe usta krzyczące na mnie, kiedy usuwam jeden z tych rodzajów niepoczytalności, ale zobaczymy jak to pójdzie. Gram, by wygrać, nie do końca. Ja wybierałem przedtem gram, by wygrać, więc wybierzmy sobie to. To nic nie zmienia tak naprawdę, ponieważ no, ani stres mu nie wchodzi do góry, ani osobowość nie spada. Skupienie. Tutaj równie mocno trzeba rozkminiać, co jest najlepszą taktyką. Dokonywać matematycznych obliczeń, które te całe niepoczytalności leczyć po kolei, żeby było optymalnie. Ponieważ odkryłem też, że niekoniecznie lecę od lewej. Po prostu 3 naraz znajdujące się obok siebie mogę wyleczyć jedną maszynką. I na tym się muszę skupić, więc zróbmy w takim razie terapię. I lecimy. Czego mamy najwięcej? No zdecydowanie mamy tego. Tutaj symbole w oku, lecimy. O, 2 boksy, C, 2 boksy. O kurwa, C i 2 boksy. Jakieś nowe symbole, których wcześniej nie widziałem. God damn it. Dobra, okej, okay, lecimy dalej. Co mamy tutaj? Wydaje mi się, że... O kurwa, gdzie moja... Nie mam masz... O Boże, jak zjebał... Myślałem, że mam zapisane dokładnie takie maszynki, jakich do niego potrzebuję. Kurwa mać. jeszcze raz. To się, kurwa, totalnie nie liczy. Czy ja muszę zrobić jeszcze maszynkę do cholera jasna ogarnięcia jego niepoczytalności? Bo jakie mam? Mam tylko 3 maszynki zbudowane, bo tutaj była ta podstawowa, mam tą i nie mam do jednej jego niepoczytalności maszynki, tej, gdzie się te takie symbole na czarnych paskach pokazują. Kurwa, to czy nie będzie stać na to w ogóle, żeby jeszcze pojechać do niego dzisiaj? Nie mam zielonego pojęcia, zobaczmy, czego on dokładnie potrzebował. On ma to i ma jeszcze podobne, tylko że tak jakby odwrotne. Nie chce mi się tych symboli opisywać. A kurwa mać. Tak, on zdecydowanie ma to. Ja na to potrzebuję 55 i 3. Buduj. Dobra, trudno, no muszę to zbudować, bo inaczej niczego z niego nie usunę. Używanie tego, żeby po jednym usuwać, jest cholernie nieoptymalne. Chociaż pewnie by się dało, szczerze mówiąc. Może i by na pewno się dało. Wiecie, po jednym co prawda, ale jest proste.
i być może skuteczne. Cholera, może to jest lepsza taktyka zamiast wydawania aż tyle na maszynę? Ale to wtedy wiecie, usuwanie po jednym zamiast po trzy naraz na przykład, które są obok siebie, będzie wymagało ode mnie używanie całej masy tego mojego sprzętu do charakterografu. No kurwa, zbuduję to, ale ja dosłownie teraz nie mogę nawet pojechać do niego chyba. Nie mam czasu, żeby do niego pojechać. A nie, mam kurwa na styk, ale gówno mi to da, ponieważ i tak nie dam rady przeprowadzić terapii, będę miał zero czasu. Fuck me! Kurwa, dobre? Dobra, to jest ta maszynka od tego. O Jezus, już myślałem, coś popieprzyłem. No dobra, no mam sprzęcior już do leczenia tego typa, ale co z tego? W ogóle mogę sobie też wywalić to i wywalić to, bo wiem, że nie będę tego do niego potrzebował i zrobić sobie więcej miejsca, żeby było bardziej przejrzyste. No chuj, no muszę skończyć dzień, legitnie. Nie dam rady nic więcej zrobić. Wyczytałem, że poziomy trudności w Mindscanner się różnią między innymi tym, jak tutaj się dużo czasu dostaje, znaczy jak dużo czasu zajmuje dotarcie w dane miejsce i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ten dzień musi być ultra optymalny. Cały siódmy zmarnowałem na budowanie maszyn i nie mogłem nawet do niego dojechać. Wow. Nadchodzący fax, numer ID 34424. Nie przesyłaj dalej, nie odmawiaj jego treści. Nie omawiaj, nie zadawaj pytań. Puls rośnie w siłę. U nosiciela potęguje to rozwój groźnej choroby zbliżonej w efektach do prądu elektrycznego. Ta siła zakłócająca może być zwolniona celowo lub przez przypadek z powodu niestabilności. Tak czy inaczej rezultaty są katastrofalne i należy im za wszelką cenę zapobiec. Puls, dobra, czyli musimy badać na... uważać na jakiś puls w takim razie, tak to rozumiem, że będzie to miało jakiś wpływ na nas. Zbliżonej w efektach do prądu elektrycznego. Choroba, która jest zbliżona do prądu? Jaki to ma kurwa sens? Z powodu niestabilności. No dobra, jakaś dziwna siła zwana pulsem w takim razie może nam zagrażać. Program Faraday to nasz najnowszy projekt w Instytucie Zygnoki. Został stworzony, by wyeliminować puls. Obecnie badamy 5 nosicieli pulsu znanych jako dysruptorzy. Jeżeli natkniesz się na dysruptorów lub na jakiekolwiek oznaki pulsu, zgłoś to nam natychmiast. Ciekawy jestem, czy jutrzenka będzie miała jakiś inny użytek dla ludzi z pulsem. Program Faraday to nasza najlepsza metoda obrony przeciwko pulsowi. Zdobądź 3 stopień obywatelstwa i dołącz do programu Faraday. Ja mam chyba pierwszy stopień. Albo nie jestem pewien. Czy może jesteśmy pierwszego stopnia mind scannerem? Być może. W końcu mamy sposób, by wyeliminować puls. Ci dysruptorzy muszą zostać powstrzymani, zanim zniszczą wszystkie maszyny zasilane Zygnoką. A nie wiem, czy ta Zygnoka, szczerze mówiąc, dla mnie służy, czy szkodzi. Raczej szkodzi. Tak, martwię się, też jestem na Zygnokę, wiesz, choroba, jak i całe miasto. Wracam do pracy, skaner. Okej. Dobra, mam moje maszyny, mam wszystko, czego potrzebuję, żeby tego chłopa wyleczyć. Lecimy w takim razie do niego i spróbujemy uratować jego osobowość. Muszę go wyleczyć, jakby 200 będę miał czasu, powinno się udać. On jest, kurwa, w jeszcze ichniejszym miejscu. 75 teraz muszę zmarnować, żeby do niego jechać. Ciekawe jestem, czy nie powinien dobierać sobie inteligentniej tego, co robię. No ale muszę też to dobierać pod to, co powiedzmy... co mi jest konieczne teraz, muszę pieniądze zarobić. Dobra, mam wszystko, czego potrzebuję, lecimy z terapią. Let's go! Dobra, jakie będą po kolei? Znowu widzę, mamy to, będzie najsensowniejsze. Co tutaj mamy? Trójkąt CC. Dobra, gdzie mamy trójkąt? Trzecie. CC, gotowe. Dobra, 3 usunięte. Co teraz mamy? Czy będą może... Dobra, mamy te dwa... Kurwa, ale tutaj już leci po jednym. Dobra, nieważne. Użyjmy tego. Jaki symbol? Taki z daszkiem. Ty, co jest kurwa? Czemu się nie zatrzymuje? Boże, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Dobra, to usunięte. Teraz możemy usunąć znowu tym. Dwa takie. Dobra, niech będzie. Taki znowu z daszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery chyba. Dobrze myślę? Dobra, mamy 4. Czasu, kurwa, no czasu coraz mniej. Teraz mogę... dobra, o kurwa, osobowość. Potrzebujemy... Gdzie jest to? To jest na osobowość, dobra. Szukamy symbolu. Dobra, coś takiego jest mi konieczne. To jest chyba... Kurwa, to. Dobra, to. Okej, okay, odzyskałem dużo osobowości, spoko. Lecimy z tym w takim razie. Teraz ta maszynka, znowu symbole. Trójkąt, dziwne coś, trójkąt. Dobra. Trójkąt, dziwne coś, trójkąt. Mamy to? Mamy to. Okej. Okay. Dobra, ostatnie. Ostatnie. I da radę. Zachowa osobowość. Jebaniutki. Dobra, taki daszek bardziej skomplikowany. Raz, dwa, trzy... Kurwa. Raz, dwa, trzy, trzy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mamy to? Mamy to. Zdążyłem. Kurwa, dobrze. Wyleczony. No i to się udało. Udało się. Odnalazłem symbol. Zachowałem jego osobowość. Udało się. Powinna teraz chyba wrócić na górę, nie? No nieważne, ważne, że jej kurwa nie stracił do końca. Nie muszę chyba dbać o to, żeby była na maksa, ale muszę dbać o to, żeby nie spadła poniżej zera.
Jo, wróciło, udało się, czyli o to chodzi. Czuję się mniej spięty, bez dwóch zdań. Czuję też, jakbym stracił starego drucha. Albo może starego ducha. Jestem ci winien podziękowania, skanerze myśli. Oto podpisana karta kolekcjonerska przedstawiająca mnie z pucharem. Do zobaczenia. Tak, gościu był jakimś dojebanym sportowcem. Udało się. O kurwa, zadowolony jestem z siebie teraz. Mega. No, nie dojadę do żadnego z nich, ale ciekawy jestem, czy nie mogę jakiejś maszyny sobie zrobić. Bo jak nic, zaraz będę miał konieczność... W sumie to mogę też wcześniej tą maszynę zrobić, żeby wykorzystać ten czas. Jak nic, zaraz trafię na kolejne schorzenia, które będą wymagały nowych maszyn, których nie mam w tej chwili. Mogę zrobić sobie tą za 4. A myślę, że mi się opłaca, czy on będzie miał akurat ten rodzaj pod sekwencjusz sonarny niepoczytalności, zobaczymy. A usuwa naraz do 3 punktów, odwraca fale dźwiękowe naładowane zygnoką przez uszy pacjenta. Kurwa, wykorzystanie tej technologii brzmi tak przerażająco. Tak bezpośrednio i organicznie. Nie chcę o tym wiedzieć, nie chcę o tym słuchać, ale i tak będę o tym słuchał. Dobra, robimy maszynę, żeby wykorzystać jakoś ten czas i kończymy dzionek. Czy chcesz zakończyć dzień? No tak, nic więcej nie zrobię. Mamy też w ogóle punkty nauki, które można wydawać na maszyny, bo niektóre maszyny kosztują nie czas, a punkty nauki. Dobra, utrzymanie spadło, ale przynajmniej mam nową maszynę, wyleczyłem pacjenta. Jutrzenka mi nie będzie groziła. Oho, wiadomości dnia. Dziś rano niedaleko wielkiego wiatraka widziano dziwnego, niezarejestrowanego człowieka robiącego dziwne rzeczy. Wypatrujcie tego osobnika i uważajcie, jest bardzo dziwny. Wow, dzięki za masę konkretów. 757565. Dobra, pojedziemy do tego, który jest najbliżej w takim razie. Podróżuj, może nawet zdążymy go jeszcze wyleczyć. Chyba, że jest mi kurwa inna maszyna potrzebna niż ta, co zrobiłem, albo ta, co mam. Dzień dobry, panie Oliwierze. Witam, kim jesteś? Ach, wizyta skanera myśli. Twoje wyliczenia mogą być nieprawidłowe. Nie potrzebuję skanu umysłu, ale jeśli nalegasz, podporządkuję się. Może nauczę się czegoś nowego. Nie przeczytałem, kim on jest niestety. Ale dobra, to już trudno. Moja ex okazała się taka sama jak reszta. Całe to gadanie, co jeśli, i o przyszłości, abstrakcyjne pojęcia, wszystko co istnieje, to to, co robisz w danym momencie. Jeśli chcesz planować naprzód, oprzyj to na faktach. Szereg byłych żon nie lubi abstrakcji. Chyba będzie to, nie wypiera się przeszłością, po prostu nie lubi gdybać w jakiś taki niesamowicie rozwinięty sposób. Studio mojego ojca, wszędzie książki, cały dzień mógł tam harować, pracując nad swoimi gównianymi czytadłami. Cóż, na nas spadła opieka nad domem. Odpowiedzialność, zdecydowanie odpowiedzialność. Ojciec zawalony pracą i to jeszcze gównianą jego zdaniem, a on musiał się domem zajmować. Mój dyplom! 7 lat pracy się opłaciło. Teraz nikt nie może powiedzieć, że nie podpieram moich założeń zdobytych edukacją. Kiepski uczeń opiera się na faktach. Ctrl C, Ctrl V. Opiera się na faktach, myślę. Ja, udało się. Dobrze. Dorastanie w domu pełnym fikcji i niestworzonych historii doprowadziło młodego Zińskiego do pragnienia solidnego kontaktu z rzeczywistością, opartego na twardych danych. To zrobiło z niego konformistę. Kurwa, on nie jest niepoczytalny, bez przesady. Wiecie co? Wydaje mi się, że muszę zaryzykować. Najwyżej się cofnę, jeżeli się okaże, naprawdę coś zjebałem. Ciekawy jestem, jakie będą konsekwencje pójścia do typa i jakby uznania, że on jest poczytalny, mimo że zostałem wysłany, żeby usunąć jego niepoczytalności. Wiecie co? Musimy się w końcu o tym przekonać. Szczerze mówiąc, jakby konformista. Kim jest konformista? To jest takie słowo, które często się słyszy, ale chcę dokładną definicję. Konformista. Jaka jest definicja konformisty? Tylko polską poproszę. Osoba, która podporządkowuje swoje zachowanie do rzeczywistego bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi. Nie brzmi to jak coś, szczerze mówiąc, straszliwie złego? Człowiek, który bezkrytycznie podporządkowuje się normom, wartościom i poglądom uznanych za obowiązujące w danej grupie. Aha, czyli jak wśród wilków, to wy jak i one, co? Ja myślę, że on jest poczytalny. Klik. Dorastanie w domu, to dobra, to już się udało. Kapitan nie wymaga terapii. Ja myślę, że nie wymaga terapii. Czy ja dostanę pieniądze za to, że uznałem, że on nie wymaga terapii? Moment, czat, mama tak, boże, czat, nie ma tu czatu. Chwila. Dobra, moi drodzy, kontynuujemy, wybaczcie, miałem tutaj sytuację awaryjną do ogarnięcia. Jesteśmy z powrotem w grze. Zobaczymy, jak się skończy to, co zrobiłem w tej chwili. Czy ja dostanę, pacjent jest poczytalny, nie są wymagane dalsze działania, plus tylko 3, kurwa, no tak, no. Nie dziwię się, że dostaję, szczerze mówiąc, mniej pieniędzy, jeżeli po prostu kliknąłem, że jest poczytalne. Ja muszę naprawić jeszcze tego bluescreena, god damn it. Dobra, wszystko działa i żyje.
tak jak sądziłem, to pewnie dobrze się prezentuje w statystykach. Cóż, wracam zatem do pracy mojego dnia. Kurwa, no może w statystykach, tak, ale nie na moim koncie bankowym. W portfelu. 135 czasu jeszcze mam. Boże, jak bliziutko do tych jest. Dobra. Delacroix to słynne nazwisko w splendorach. Przez dekady dostarczał przepiękne suknie i garnitury tak damom, jak i dżentelmenom. Od roku ukrywa się, nie rozmawiając z nikim poza swoim asystentem. Szczerze powiem, coś takiego też mogłoby być stosunkowo normalne. Nie każdy jest socjalny tak, żeby ze wszystkimi chciał gadać. O, przepraszam. Delacroix mieszka w luksusowym apartamencie. Wsiadasz do windy, jedziesz na ostatnie piętro, po czym pukasz do jego drzwi. Czekasz przez chwilę. Zapukaj ponownie. Ponownie pukasz do drzwi i nasłuchujesz uważnie. Słyszysz kogoś w środku. Proszę, otwórz, bądźmy mili. Nie, idź stąd, nie jesteś tu naprawdę. Skaner myśli. No, czyli jednak coś jest z nim nie tak. Skaner myśli? Udowodnij to. Napisz mi swój ID na tej kartce. Suwa niewielki kawałek papieru pod drzwi. Piszesz na nim swój ID i wpychasz papier z powrotem. Po chwili otwiera drzwi. No w końcu! Bo już myślałem, że będę musiał się powziąć jakiś kurwa bardziej intensywnych środków. Ty naprawdę tu jesteś? Przepraszam, ja nie jestem przyzwyczajony do gości. Wybacz mi, cały się trzęsę. Pociesz go. Gdy wasze spojrzenia się spotykają, przerywa. W oczach tego nieszczęśnika widzisz płomień pasji. Odwraca wzrok, gdy pomagasz mu wstać na nogi. Wow, aż się przewrócił od tej pasji. A zatem, powiedz, czemu tu jesteś? Dotarł do ciebie historia o moich duchach? Wezmę udział w skanie umysłu, jeśli obiecasz, że badanie będzie delikatne. Mam wrażliwą duszę. Dobra, skanujemy. Mów, co widzisz w okularach VR. Moja szwalnia jest zaraz obok mojej sypialni. Prawie każdej nocy słyszę, jak coś stuka w tym pokoju. Pierwszej nocy poszedłem to sprawdzić i 5 albo 6 moich sukni tańczyło. O wow, ma halucynacje. Zdecydowanie. O, on potrzebuje leczenia. Ach, szklany murex. Murex, kurwa, brzmi jak polska firma budowlana. Kiedyś często tam bywałem. Wspaniałe owoce morza. Wiesz, że importują wszystkie ryby ze strefy zewnętrznej? Obecnie nigdzie już nie bywam. Boję się, że z tymi widmami zrobię z siebie głupca. Wstydzi się halucynacji. Zdecydowanie się wstydzi, pewnie nie chciał się widzieć z ludźmi, żeby nie wydało się, że jest pierdolnięty. W sumie dość częste zachowanie chyba. O, kozia wiedźma. Moja mama opowiedziała mi tę bajkę, gdy byłem dzieckiem. To duch, który nawiedza i zjada niegrzeczne dzieci. Proszę, jest przerażająca. Następny obraz. Okej. Okay. Jego matka jadła dzieci. Tak, fantastyczna robota, skanerze myśli. Genialna interpretacja. Zły wpływ. No, matka na pewno nie pomogła, jeżeli chodzi o stan jego zdrowia psychicznego. Delacroix cierpi z powodu halucynacji lub duchów, jak je nazwa. Mimo że jest świadomy, że duchy nie są prawdziwe, te nadal go prześladują, terroryzując jego życie i pracę. Zdecydowanie niepoczytalny. Omamoza. Te nazwy są piękne tych schorzeń. Oho, czy ja mam te moje maszyny do tego? No, to się zobaczy za chwilę. To jest typ osobowości projektant. Nie wiem, czy to są te typy osobowości, na które każdy sobie może teraz teścik zrobić w internecie. Nie jestem pewien. Dobra. Maszynen. Wiedziałem to, ale boję się terapii. Mam nadzieję, że nie wywoła żadnych duchów. Typie, kurwa, jakby... Jak mi się uda, to jakby ty się duchem nie staniesz. Ale to trzymaj kciuki. Dobra, moje maszyny. On ma to. Spoko, to są te... Nie lubię tego, trzeba... Strasznie muszę się skupić na niczym tych symboli. Jeszcze zapierdalają we wszystkie strony. Nie wiem, czy lepiej trzymać, żeby cały czas jeździły, czy po prostu liczyć i przesuwać te czarne paski, pauzując. Dobra, potrzebuję też ewidentnie... Dobra, mam wszystkie, to jest akurat dobra wiadomość. O, to ma w ogóle... A, to się zawsze będzie dopasowane symbolem do jego typu osobowości. Dobra, rozumiem. To chyba tylko po to, jakby to jest tutaj umieszczone? Potrzebuję tego, tego i tego. To jest, widzę, kurwa, ta japa gadająca. Dobra, no mam 105, ale aż 14 do rozjebania. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Czyli mam to, mam to i mam to i mam osobowość. Zobaczymy, jak to się skończy w takim razie. Dobra, skupienie. Rozpoczynamy terapię zatem. No do dupy, ale wydaje mi się, że możemy od tego zacząć. Dobra, taki daszek. Raz, jeden? Dobra, mamy to. Teraz wydaje mi się, mogę zrobić tego sztyngla, na jedno w sumie wyjdzie. Co to? Kurwa, ja... Co? Boże. Aha, okej, okay, dobra, rozumiem, że jak to działa, ale było bardzo kurwa dziwne. Dobra, nie sprawdziłem, jak się tego używa.
Okej, widzicie, mogę to trochę szybciej robić, niż mi się wcześniej wydawało. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj jeszcze będzie? A, do dupy. Dobra, spróbujmy tego. Tatu, tu. To chyba tak. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Osobowość by mu się przydało przywrócić teraz, ale... tego. Kurwa, jebane symbole. Raz, dwa, trzy... Trzy. Nie więcej. Kurwa, jak to? O chuj, nie umiem liczyć. Ja pierdolę, no faktycznie nie umiem. Dobra, daszek jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Max? Dobra, to się udało. Mogę mu jeszcze podnieść osobowość w tej chwili. Ale kurwa, nic a nic się nie powtarzają te gówna. Dobra, lecimy. Takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem? Mało czasu. Mało... O nie! A się kurwa zagapiłem jak idiota. O chuju złoty. Rozjeb... Mogę kurwa cofnąć ten dzień. To jest dzień dziewiąty. Co ja dzisiaj zdążyłem zrobić? Twój... Kurwa! Nie, nie, pierdolę, zagapiłem się, wiedziałem, że nie powinienem tego robić. Nie, nie, kurwa, nie zgadzam się. Się, kurwa, nie zgadzam. Co ja zdążyłem zrobić 9 dnia? Pierdolę to. Dawaj mi jeszcze raz dzień 9, kurwa. Co ty wyprawiasz? Musisz bardziej uważać, cokolwiek nie robisz, nie usuwaj osobowości. To twoje jedyne ostrzeżenie. Dobra, nie, nie będę cofał, nie będę cofał, skoro zjebałem. Trudno, ten chłop jest zniszczony, muszę mu dokończyć terapię, żeby zarobić pieniądze. Odjebałem to odjebałem. Jakby tak się jarałem, że wymyśliłem sobie tę maszynkę i mogę na niej teraz pracować, a potem zjebałem. A wszystko kurwa przez ten stres braku czasu, bo nie sprawdziłem, jak się używa tej jebanej maszyny. Pokaż mi jej opis. Tutaj w dzienniku mam jej opis. Tak, kręć, aby dopasować sekwencję. Tylko kurwa, ja wiedziałem, że słyszę kręć pokrętami, żeby dopasować dźwięk do długich nut sekwencji. Tylko nie miałem pojęcia ostatecznie, który dynks to jest jaka nuta. A to jest to jest krótkie piknięcie, a to jest długie piknięcie. Więc teraz już kurwa wiem. A potem puszczamy sekwencję. Dobra, trudno, no rozjebałem mu psychę. Jakby wiem, że to było moje ostatnie ostrzeżenie i dam radę jeszcze coś zrobić i jakby ogarniemy to. No ale cóż, trudno, jest jak jest, no nie poradzę. Nie chcę niczego cofać. Biorę na klatę moje w tej chwili tutaj nieporadności i wszystko co spieprzyłem, wracamy do tego. Wróć do pacjenta, no przynajmniej widzicie, jestem od razu na miejscu i nie marnuję czasu. To pojadę do kogoś jeszcze. Widzicie, maszyna już tutaj nie ma żadnego znaczka, ponieważ jego osobowość zniknęła, nie dam rady jej uratować, jak jest kurwa do końca rozjebana. Fuck me. Wiesz, że projektowałem stroje dla konstruktora, uszyłem kreację na dzień murów. Tą niebieską. Mam wrodzony pociąg do ludzi wysokiej rangi w strukturze. Ministrów, urzędników, skanerów myśli. Wow. Mógłbym uszyć strój dla ciebie, jeśli sobie tego życzysz? Nie, wiesz co, nie potrzebuję. Rozumiem. Nie każdy pragnie delak chła... O kurwa, zestresowałem go, mogłem się zgodzić. W takim razie zamiast tego spróbujmy usunąć te duchy z mojego umysłu. Myślę, że mi się teraz uda, jeżeli failuje użycie maszyny, wtedy stres wzrasta. Ale kurwa, jestem zły teraz. Dobra, chuj, lecimy. Się tak jeszcze w gówniany sposób ułożyło wszystko, co ja poradzę. Pojebane to jest, czy my prosto w ich struny głosowe, kurwa, terapię wgrywamy, bo to ewidentnie jest maszynka, którą się na ich usta nakłada, a to ma jego usta reprezentować, więc... Dziwne w chuj to jest. Dobra, lecimy. Ta-ta-ta-tu-tu. Dobra, tak będzie. Jest git, dobra. Krzyżyk teraz, jeszcze raz. Wiem, że oni tutaj są w stanie naprawdę szybko tą japą napierdalać i to nadal nie oznacza mojego faila. Dlatego wystarczy, że się tutaj powoli skupię, będę robił lekkie pauzy, to jest usunięte, wracamy do naszych ukochanych kurwa symboli na koniec. Co teraz? Taki dynks. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem? Dobra, udało się. Rozjebana cała twoja niepoczytalność. Ale szkoda, że osobowość straciłeś, kurwa. I tak bym się nie wyrobił w jeden dzień. Mogłem to klikać. Muszę wcześniej o tym gównie myśleć. Naprawdę. Żadnych duchów? No żadnych duchów i żadnego kurwa już Delacroix, będzie tylko maszynką do szycia ubrań. Jesus. Jak dzieci w chińskich fabrykach Nike albo iPhone'ów. Co ja mu zrobiłem najlepszego?
do tej mam blisko, to pojedziemy ją jeszcze dzisiaj przebadać i nie wiem, czy zdążymy ją wyleczyć, chociaż, bo ludzie tutaj potrafią być naprawdę pojebani. Znajoma twarz Stefi Iskierki jest widoczna na reklamach i produktach wszędzie w strukturze. Mimo osiągniętego sukcesu wydaje się, że rośnie w niej gorycz. Jej zachowanie może wpływać na naszych obywateli, więc czas zainterweniować. Co? Że w człowieku rośnie gorycz, to ma być niepoczytalna? Bez przesady. Podróżuj. Zobaczmy, co tam wyciągniemy z niej. Nie brzmi, jakby miała być niepoczytalna, ale kto wie, co jeszcze z niej wyciągniemy. O, skaner myśli. No tak. Nareszcie się obudziłam i zaczęłam krytykować nasz rząd i nagle ty się pojawiasz. Ho, 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 niesamowite. No dobrze, wyczyśćmy mój umysł z destrukcyjnych myśli. A no nie wiem, ja myślę, że ona będzie poczytalna. Bramy! Mój ojciec był tam inżynierem słabego napięcia, gdy dorastałam. A nie niskiego? Pokazał mi parę dziur w murach, przez które mogłam wyjść do strefy zewnętrznej. Czemu jest dla nas zamknięta? Ha. Kwestionuję zasady. Zdecydowanie. Ja myślę, że powinienem oznaczyć ją jako poczytalną. Co prawda to mogą być mocne konsekwencje dla mnie, szczerze mówiąc. A, mój dawny szef, pan Derrickman. Odeszłam, zanim pojawiły się oskarżenia o molestowanie seksualne. Ten uśmiech aż się prosi o dobry sierpowy. Tyle ci powiem, wybić mu zęby. Zemsta. Tak. Kwestia molestowania ostatnio jest bardzo popularnym tematem, jeżeli chodzi o game dev, Activision, Ubisoft. To skaner kapoków w moim foyer. Nie rozumiem tego. Codziennie płacimy utrzymanie, ale gdzie idą te miliardy kapoków? Ulice toną w śmieciach, człowiek zaczyna się zastanawiać. Kwestionuje system. Ona zdecydowanie zasługuje, żeby ją puścić. Jeżeli faktycznie chce współpracować z Jutrzenką, to może być dobrym pomysłem puszczenie jej. Panna Iskierka obzdurała sobie, że struktura nie działa w jej najlepszym interesie. Jest wyraźnie nastawiona przeciwko systemowi. To antystrukturowe zachowanie jest zagrożeniem dla naszego społeczeństwa. Poczytalna. Sorry, ale nie mam zamiaru jej leczyć. Jeżeli faktycznie chce się opowiedzieć po stronie buntowników, którymi zapewne jest Jutrzenka, to ja uważam, że ona nie wymaga terapii. Tylko... chciałbym móc jej powiedzieć, żeby najlepiej spierdalała, bo to się może źle dla niej skończyć. Pacjent jest poczytalny, są wymagane dalsze działania. Cóż, jesteś w porządku, skaner. Przepraszam, jeśli wydałam się zdenerwowana. Po prostu czuję, że nasze społeczeństwo idzie w złym kierunku i że trzeba coś zrobić. Widzę, że ty robisz, co możesz. Przepraszam, że ci nie ufałam. A może będziemy mieli jakiegoś sojusznika w niej? Ty, ale co to kurwa za typo z workiem na głowie? Dam radę jeszcze do niego dzisiaj pojechać, dobrze. ZX81 pojawił się znikąd kilka dni temu. Twierdzi, że jest robotem, ale nawet najbardziej niewytrenowane oko przejrzy jego grę. Dobra, panie robocie, zobaczymy. Robot z kartonową głową. To nie słyszałem jeszcze, bo tak była taka wersja Spidermana. Szczuj, obywatelu, podaj cel wizyty. Czy pracujesz dla Sinclair Research? Nie. A zatem, kim jesteś? Skaner myśli. Rozumiem. Nie mam umysłu, który można by zeskanować, ale możesz dostać się do mojej jednostki centralnej. Jeśli chcesz zobaczyć od środka działanie najnowocześniejszej maszyny, nie krępuj się. Dobra, skanujemy cię, panie robocie, co tam widzisz? Cóż za twarz, symetryczne rysy bioniczne, och piękność. Czy to prawda, czy to jakaś fantazja? Wydaje mi się, że to roboci towarzysz, za którym tęsknię, a którego nigdy nie znajdę. Tęskni za związkiem. Jup. Oj, panie robocie, ZX81. Odczyt ze szpitala, wszystkie cyfry na czerwono. Nie wiem, czy ja to analizę, ale ten ktoś jest wyraźnie chory. Ach, kruchość ludzkiego istnienia. Cieszę się, że jestem niezniszczalny. To jego wyniki. Jak nic. Gościu pewnie był umierający i sobie ubzdurał, że jest nieśmiertelnym robotem. Wszędzie przewody. Jestem przywiązany do jakiegoś stołu. To Sinclair Research, gdzie mnie stworzono. Ojcze, czemu mnie nie kochasz? Ojciec go kochał. Wait, wymyślne kłamstwo? Jestem przywiązany do jakiegoś stołu. To Sinclair Research, gdzie mnie stworzono. Ojcze, czemu mnie nie kochasz? Wymyślne kłamstwo? Okej. Okay. Miałem takie poczucie, że może ojciec go kochał, tylko tutaj taka negacja wjeżdża, ale chyba nie. Leżące u podstaw problemu niezadowolenie z pracy wydaje się powodować, że ta jednostka ucieka od rzeczywistości i przybiera osobowość ZX81 robota uciekiniera. No jest niepoczytalny, no poczytalni ludzie nie uważają się za robota. Roboosobowość, nie. Robosobowość. Czy ja mam maszyny do tego? Zaraz zobaczymy. Marzyciel. 18, kurwa, naprawdę? To dużo. Na pewno go dzisiaj nie wyleczę, ale stać mi na czynsz. Mam błąd w systemie? Może to wirus albo trojan? Mogę uruchomić program diagnostyczny. Cokolwiek nie planujesz, nie oddawaj mi do Sinclair.
Dobra, typie, nie oddam cię do Sinclair. Dobra, sprawdźmy maszyny. To będzie potrzebne, jak nic. To będzie też, widzę, potrzebne i tamto, więc to mogę zamienić z tym. Nie. To mogę chyba wywalić, a to dać tutaj. To jest tu. To jest tu. A to jest tu. Dobrze, że dana osoba ma maksymalnie 3 rodzaje tej osobowości. Szkoda, że aż kurwa 18. No coś, trudno się mówi. Muszę brać pod uwagę, że szczerze mówiąc, jakby być może łatwiej by było mi wykonać usunięcie pojedynczej tej wady osobowości, żeby sobie na przykład zrobić miejsce, żeby tam zamiast jednego usunąć 3, bo tam środkowy się wywali i przesunął. Mogę użyć tego. Ale no to będzie taka trochę inna kwestia jakby matematycznego podejścia do sprawy, bo niewątpliwie ta maszyna jest problematyczna, bo finalnie jest dużo czerwonych pól, w których mogę spierdolić, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może być szybsza w użyciu niż niektóre z tych pieprzonych, kurwa, szukania symboli, znaczy tych słów negatywnych, pozytywnych, dobra. Ale muszę pamiętać o osobowości, ale tym koleżką zajmiemy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku, tak więc dzięki za oglądanie tego. Spierdoliłem, ale mam nadzieję, że już mi się to nie przydarzy. Cóż, tutaj wszystko się dzieje w dość szybkim tempie przez ten jebany licznik, który się tutaj znajduje. Mogę sobie wykonać jakąś inną maszynę? Zbieracz wiedzy, przetwarza osobowość na naukę. Tak, niewątpliwie, jeżeli na przykład uda mi się kogoś, nie wiem, chciałbym tych ludzi dojebać i im ukraść na dobry początek calutką osobowość, a dopiero potem ich leczyć, to mogłem sobie zbudować to i jeszcze więcej nauki pozyskiwać. Nie wiem, dlaczego ona jest potrzebna poza, szczerze mówiąc, jakby robieniem tego. Sam nie wiem. To jest echopunkcja, brzmi w ogóle ciekawie. Tam się po prostu zaznacza, ile chce się usunąć niepoczytalności i tyle samo stresu mu rośnie. Więc można tutaj pewnie na różne sposoby grać. Koniec. Zostawcie lajka, jeżeli się podobało. Ja uciekam. Pa, pa.